Witam wszystkich bardzo serdecznie. 29 dzień wyzwania. Pogoda jest super. Ubranie krótkie, tak jak w lecie, cieplutko. Wieje mocno, ale wiatr jest bardzo ciepły. Jestem na moście między na ten kanale Gliwickim na wysokości Pławniowic. Plan jest następujący. Chcę dzisiaj przejechać, nie wiem, 70-80 km. Z tego większość po spalonych lasach w okolicy Rudzińca, Rud Raciborskich, Kotlarni. Cześć wszystkim, drugi raz. Okolice Rudzińca i Starej Kuźni, spalone lasy. W 92 roku był tutaj największy pożar w powojennej Polsce. Jeden z największych w Europie. Drzewa mają około 25 lat już, bo z tego co pamiętam, to w 93 były sadzone, czyli mają 25 lat. Także trochę lepiej to wygląda teraz, praktycznie już jak młodnik taki. Nawet nie ma śladów, że to kiedykolwiek był tutaj pożar. No ale lata temu, jak tu jeździłem, 15 i ponad 15, no to jeszcze to niezbyt ciekawie wszystko wyglądało. No, dzisiaj planuję tutaj zrobić kółko po tych spalonych lasach. To znaczy, to będzie wyglądać tak, że zacząłem od tego ten Rudzińca. Tu polecę w stronę Łącz, przy praktycznie też w okolicach Starej Kuźni. Zrobię takie kółko aż do Rudzińca, czyli do początków spalonych lasów tutaj na ten Rudzińcu, gdzie zacząłem. I później tu takie kółeczko zrobię do tej drogi między Sławiędzicami a tą Kotlarnią. Tu jest bardzo fajna taka droga przez las, ale asfaltowa już. No tyle, ile tym spalonymi, tym fajnym tutaj dolomitkiem, to tyle polecę. Chociaż bardzo mocno wieje, no cieplutko jest super, ale wiatr jest bardzo mocny i jazda pod wiatr, no to jest rzeźnia, nie? Także nie wiem, 7 dych powinno dzisiaj wyjść, coś takiego. Później tam chyba będę wracał przez Kozłów. Ale pogoda ogólnie jest piękna. Jest w zasadzie pierwszy taki super dzień w tym roku. Wczoraj było jeszcze trochę zimnawo, było czuć ten wiatr, że on taki jest, ale dzisiaj temperatura odczuwalna naprawdę jest idealna. Także nic, lecę do następnego, coś tam jeszcze nakręcę pewnie po drodze. Ta droga jeszcze 2 lata temu, widać ślad pożaru na niej. Rok temu ją zrobili. Jest to droga między Łączami a ten Rudzińcem. Nowy asfalt. Przez 25 lat była spalona. Faktycznie się tutaj nie dało jechać autem, rowerem od biedy. Z wiatrem lecę, także pięknie jest. We'll be right back.
kolejny raz. Trochę polatałem po tych spalonych lasach. Tam nie wiem, wyszło chyba 20 km. Z wiatrem było super, pod wiatr było tak sobie, no mocno wieje, ale na szczęście jest bardzo ciepło, sympatycznie. Jestem teraz tutaj na drodze, przy drodze raczej, na parkingu leśnym przy drodze Słowięcice Stara Kuźnia Kotlarnia. Lecę w stronę Starej Kuźni. Trochę może być jakiś problem z wodą, dzisiaj wziąłem 2,5 litra, ale ten wiatr dosyć nawet fez wysusza. Wypiłem już chyba ponad połowę gdzieś. Tam po drodze się coś kupi. No, do jedzenia to dzisiaj w zasadzie śniadanie słabe zjadłem. Obiad miałem tu w trasie. Coś tam, także bardziej na redukcji. Jakieś banany, batony te musli, oshi. No. Do picia woda sama, no przydałby się jakiś izotonik, także no może coś się kupi po drodze. Nic, lecę dalej. Filmik na dzisiaj kręcony tą kamerką. Wcześniej trasy z, filmy z tras kręcone kamerą sportową, a reszta z ręki telefonem. Także jest pod wiatr, będzie fajnie, trzy dyszki pod wiatr. Pozdrawiam wszystkich. Czym ta się?